Cześć, ja jestem Paweł Malinowski i dzisiaj nagramy Mr. Boxy XXXXXXXXXXL. Ale nie będzie to po prostu otwieranie Mr. Boxów XXXXXL, tylko będzie to challenge z Martyną! Każdy z nas otwiera po 4 takie wielkie paki Mr. Boxy. A wy zdecydujecie w komentarzach, kto z naszej dwójki trafił lepsze rzeczy. Także wpadnijcie do mnie też zobaczyć filmik z Mr. Boxów. I zdecydujcie, kto z nas trafił lepsze przedmioty. Koniecznie zostawcie też subskrypcję na jej kanale oraz na moim kanale, bo inaczej przyjdzie do was chomik film! A jeśli pod tym filmem będzie 30 tysięcy łapek w górę, to wymyślamy kolejny challenge, pojedynek. Możecie pisać propozycje w komentarzach. Dobra, lecimy! Moje Mysterio Boxy już są tutaj ze mną. No i z wami oczywiście, tutaj możemy podejrzeć, co jest. Nie, nigdy nie wolno podglądać. Na pierwszy ogień idzie ten wielkolud. On mi się ledwo mieści w kadrze. Powinienem mieć jakiś podnośnik dla tych ogromnych boksów. I widzę już pierwszą rzecz. To tylko świecące wiatraczki. Na pewno by się podobało Martynie coś takiego. Ciekawe, co ona trafiła. O, nie mam baterii, żeby to włączyć. Ale może tutaj są baterie w zestawie. Aha, widzę takie przezroczyste baterie, że nawet ich nie widać. To zobaczymy, czy świeci, uwaga. Ale widzicie, jak świeci? Przezroczystym światłem, że w ogóle go nie widać. Następnie coś mega ciężkiego, coś mega dziwnego. Czy to jest ptak kurak? Czekajcie, magnetic animal? Magnetyczne zwierzę. Ej, ja to powinienem odpakować i otworzyć i złożyć i wam pokazać. Dobra, a tak właśnie wygląda mój metalowy ptak z Tigera. Zupełnie nie wiem, o co z nim chodzi. On jest po prostu magnesem i on ma te magnesy i można to układać inaczej. Na przykład zobaczcie, mogę dać mu gwiazdkę na oko i wygląda teraz, jakby był ostro wystrzelonym ptaszkiem. A tutaj jest łąka i on może stać na łące albo może chodzić sobie wolno. Jest wolny jak ptak, wolny na ptak. Teraz na łączce ptak sobie chodzi, teraz na łączce. Teraz wolny jak ptak. Dobra, gdzie są ziemniaczki, powiedzcie mi, gdzie są ziemniaczki? Dobra, nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. Co to ma być? Jakaś tuba. O co chodzi? To jest taki kręgiel jakiś dziwny, czy pudełko na nie wiem na co? Zobaczmy, co jest w środku, bo widzę, że coś w środku jest. Jest białe, nie wiem, co to jest. A pod białym nie wiem, co to jest. Jest... Nie ma nic! Wow, ale ten Mr. Box jest kozak! A tak serio, to jest chyba pudełko na śniadanie. Patrzcie, tutaj mogę wlać, nie wiem, zupę albo Coca-Colę bez cukru. Następnie tutaj ziemniaczki albo gołąbeczki. Tutaj jakiś bukiet surówek albo jeszcze więcej ziemniaczków, prawda? Kto lubi ziemniaczki, ten pisze ziemniaczki w komentarzu. I właśnie mam zupę i ziemniaczki i więcej ziemniaczków. Albo wiecie co? Tutaj, gdzie włożyłem zupę, to ja jednak tą zupę wylewam i wkładam tutaj więcej ziemniaczków. Pierwsza paczka wygląda na pustą. Taś, nie, niespodzianki, surprise. Czy jest tutaj jeszcze? Nie ma nic już tutaj. No, szkoda, myślałem, że będzie... No dobra, mi się podobała najbardziej skrytka na ziemniaczki. Wow, ale mi się udało trafić, widzieliście, jak to podskoczyło? Bo ja niestety nie widziałem, akurat mrugnąłem, więc jeśli widzieliście, to brawo dla was. Drugi Mystery Box XXXXXX. Co? Serio? Naprawdę? Baloniki? No powiem wam szczerze, lubimy z Martyną sobie czasami napompować balonika i powiesić w pokoju. Zwłaszcza takie piękne, kolorowe baloniki. No to mi się podoba, ale coś takiego kosztuje 2 złote. A Mystery Box kosztował troszeczkę więcej, bo 20 złotych. Więc jak w środku nie będzie czegoś turbosztosowego... Nie, czemu dostałem... czemu dostałem marchew z jakichś sznurków dziwnych? Ta marchew chyba nie nadaje się do spożycia. Widzę tutaj kawałek kleju. I jeszcze, żebym dostał ziemniaczka, to mógłbym go tutaj właśnie do tej miski włożyć i byłoby fajnie, bo właśnie w tej misce tylko ziemniaczki można przechowywać, nic innego. Ale marchewka, o nie, marchewko, ty musisz znaleźć sobie inne jakieś miejsce. Tutaj tylko ziemniaczki. I mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze się znajduje, ale jaka jest prawda? Jakby coś takiego trafiła Martyna, to by chyba ze szczęścia wybuchła. Więc mam nadzieję, że ona czegoś takiego kozackiego nie trafiła. Zobaczcie, jak to się mieni. O ja! Ej, zdecydujcie w komentarzach, czy mam sobie to zostawić i trzymać tutaj jeszcze więcej ziemniaczków? Czy może podarować to Martynie, żeby trzymała, nie wiem, jakieś kosmetyki tutaj? Pierścionki! Ej, lusterko, zobaczcie! Hello! Tutaj ja, Paweł Malinowski, hello! I tutaj jest też kamera. Kamera, przywitaj się z widzami. Witam się z widzami!
Dać to Martynie, czy zachować sobie, żeby chować tutaj 6 ziemniaczków? Zdecydujcie w komentarzach. Na razie to odkładam. Niech to chomik świr popilnuje. Tutaj jest już pusto i chcę wam powiedzieć, że chomik świr powiedział, że 1 września będzie pierwszy film na jego kanale. 1 września, więc subskrybujcie jego kanał i mój też subskrybujcie, bo inaczej będę trafiał zawsze puste mystery boxy. Otwieram teraz 3 mystery boxa. Niebieskie. O nie, słuchajcie, Martyna zobaczyła to piękne niebieskie. Od widzów zależy, czy ci dodam, czy nie. Proszę, bo jak nie, to ja bym na tej ziemniaczki przechowywał. Błagam, nie, tylko nie. No to słuchajcie, jak dacie właśnie 20 albo 30 łapek w górę, to na pewno i dam, a jak nie, to raczej nie dam i będę chował tej ziemniaczki. 30 łapek w górę na pewno. Nie, 30 tysięcy! 30 tysięcy łapek w górę! Proszę, zostawcie tyle, muszę to mieć! Dobrze, a teraz kochanie, usiądź tam z chomikiem świrem i poglądajcie z telewizję, bo ja właśnie trafiłem spodek kosmitu. Zobaczcie, w Tigerze za 20 zł trafiłem prawdziwy spodek kosmitów. Albo nie wiem, to jest frisbee może. Możliwe, że to jest frisbee. Spójrzcie, to jest jednak statek kosmitów. Statek kosmitów właśnie wylądował i brakuje na nim już tylko ziemniaczków. No nie, nie wiem dlaczego nie schowałem tej niebieskiej kosmetyczko pierścionowego pudełeczka, bo wiedziałem, że jak Martyna to zobaczy, to oszaleje. I uważam, że Martyna też by oszalała na punkcie tego ześwirowanego wiadra z rybkami. No szkoda, że lato się już kończy, bo poszedłbym na plażę i wypełnił to piękne wiaderko piaskiem z plaży. A potem ten piasek tak... I bym podniósł to wiaderko i by była babka z piasku. No, teraz nie ma tej babki z piasku, bo wiaderko jest puste, bo nie jestem na plaży, ale zrobiłem tak... I byłaby babka z piasku. Jeśli robiliście w tym roku jakieś kozackie budowle na plaży, jakieś zamki z piasku, to wysyłajcie mi zdjęcia, jeśli macie, na Instagramie. Ja będę je udostępniał, tylko wiecie, no to nie może być taka babka, taka niewidzialna jak moja, tylko jakieś kozackie zameczki z piasku. I tutaj trafiły mi się 3... ładne, magnetyczne ramki do zdjęć na lodówkę. Powiem wam, ten gadżet podoba mi się najbardziej. Tutaj będzie zdjęcie Miss Agi, tutaj Martyny zabawy, a tutaj moje i powieszę to sobie na lodówkę. Słuchajcie, to jest Mystery Box, w którym chyba jest najwięcej prezentów, bo zobaczcie, jeszcze tutaj są 2 albo 3? Nie, 2. Numer jeden to jest też kozacka sprawa, ale nie, dlaczego lato się już kończy? Dlaczego to już koniec lata? Nie wiem, jak zostawicie 1 000 000 łapek w górę, to lato będzie trwało jeszcze 3 miesiące. Nie, no żartuję, niestety to tak nie działa. Dlaczego w poprzednich Mystery Boxach nie trafiły mi się takie kozackie gadżety na plażę? Przecież ja chodziłem na plażę w samych kąpielówkach i z ręcznikiem, bo nie miałem takich fajnych gadżetów. A drugą rzeczą jest portfelik ananas. O nie, i znowu Martyna. Odpaliła się Martyna. SpongeBob kanciasto porty, SpongeBob kanciasto porty, mama ananasowy dom i ma kanciasty portfel, znaczy ananasowy portfel. Słuchajcie, w tym portfelu jest nic, zupełna pustka, ponieważ wszystko wydałem na chiński postyk. A jeśli wy lubicie fajne zabawy, to zalecam wam wejść na Instagrama, ponieważ raz na jakiś czas w jakimś mieście, w którym będę chował fajne rzeczy, fajne zabawki, fajne gadżety i na Instastory będziecie mogli zobaczyć, gdzie dany gadżet został schowany, na przykład pod drzewem na tej ulicy i jeśli będziecie w pobliżu, możecie zgarnąć jakąś fajną rzecz, będę o tym informował na bieżąco, a teraz lecimy do kolejnego Mystery Boxa wielkiego. A jeśli ta zabawa ze znajdywaniem rzeczy na mieście się wam spodoba, to będę też robił coś takiego na YouTube'owej relacji. A co to ma być? Kut z Bronxu, czy może dinozaur z Bronxu? To chyba jest moja nowa ulubiona maskotka. No spójrzcie na tego dinozaura. Musimy wymyślić, a raczej wy musicie, bo ja nie jestem w ogóle kreatywny, jakieś imię. Bo póki co dla mnie to jest dinozaur ziemniak, ale myślę, że jemu nie podoba się ta ksywa. O, Paweł, ziemniak to chyba ty jesteś. Zaraz ci odgryzę kamerę i już nigdy nic nie nagrasz. Spokojnie, dinozaurze, nie chciałem cię brzydko nazwać. Widzowie nazwą cię lepiej, więc póki co będziesz ziemniakiem, a już potem nie będziesz ziemniakiem, okej? Dobra, no taki układ mogę się zgodzić, ale jak jeszcze raz powiesz na mnie ziemniak, to odgryzę ci kamerę. Okej, ziemniak, spokojnie. Myślałem, że ten dinozaur jest taki wielki, że wypełnił całego boksa, ale na szczęście nie. Jest tu... Wow! Są hokejowe takie do gry. Jakby była tutaj Martyna, ale ona już wyszła, to byśmy zagrali sobie w takiego hokeja. Ale niestety, poszła do sklepu po ziemniaki, po więcej ziemniaków. Ej, czy tylko ja widzę tutaj buźkę z tych hokejowych kików? Jeśli ktoś widzi tutaj buźkę, to niech napisze, czy ona jest miła, czy groźna, bo dla mnie jest ześwirowana. A teraz wygląda jak chomik świr, bo chomik świr też ma takie brwi wielkie. Brakuje tylko tego uśmiechu takiego podejrzanego. I chyba już ostatni przedmiot. Czy to jest plan lekcji? Czy to jest plan lekcji w pantery? Nie, to są takie
labele, że piszecie tutaj na przykład ten zeszyt jest do matematyki i polskiego i przyklejacie to na zeszyt. Albo na przykład ten ziemniak należy do Pawła Malinowskiego i przyklejacie to na ziemniak i jak włożycie do lodówki takiego ziemniaka, to nikt nie może waszego ziemniaka zjeść, bo ziemniak jest opisany. To jest już koniec odcinka niestety. Najbardziej podobała mi się właśnie ta piękna brokatowa przechowywajka na ziemniaki albo na pierścionki oraz ten super pojemnik również na ziemniaczki. No i muszę przyznać, że również marchewa jest fajna. Powiedzcie, co wam się najbardziej podobało, a którą rzecz uważacie za najgorszą. Według mnie najgorszą rzeczą jest kilka kolorowych balonów, które kosztują 2 zł w sklepie. No ja się czuję troszeczkę oszukany. Podajcie też do Martyny zobaczyć, jakie ona rzeczy wylosowała. Napiszcie koniecznie, kto z nas wygrał pojedynek na te rzeczy. Widzimy się na kolejnych challenge'ach. Eloszka.